Hej wszystkim, to Pera w Korei oraz tydzień, jak widzicie, w pięknej, reprezentatywnej koszulce. I nie wiem, czy poznajecie ten samochód. Pewnie nie poznajecie, ponieważ to nie jest nasz samochód. Jest to samochód z wypożyczalni, samochód zastępczy. I może wiecie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, a jeżeli nie obserwujecie, no to zapraszam, Pera w Korei. W zeszłym tygodniu mieliśmy wypadek samochodowy. Zostaliśmy tak jakby skanapkowani między dwoma samochodami. Ciężarówka wjechała nam w tył uderzyliśmy w samochód przed nami. Ubezpieczalnia zdecydowała, że jest to 100% nie z naszej winy. Samochód jest w naprawie, dlatego dostaliśmy samochód zastępczy. Jest to Kia K5. Podobno w Polsce to jest Optima. Na szczęście jesteśmy cali, tylko że musimy jeździć do szpitala właśnie, no bo jednak mieliśmy ból głowy, mieliśmy zawroty głowy, szyje nas bolały. Jedziemy do takiego specjalnego szpitala, który się specjalizuje jakby w wypadkach samochodowych. Powiedziałam, że to jest taki szpital fusion. Wiecie, jak jedzenie jest koreańskie fusion, czyli mieszanka koreańskiego z zagranicznym, z zachodnim jedzeniem na przykład. Tak, tutaj jest mieszanka medycyny zachodniej i medycyny orientalnej. Dostaliśmy nawet taką ulotkę, gdzie jest wszystko opisane. Tak jak mówiłam, to jest szpital specjalizujący się w wypadkach samochodowych, więc mają i, tak jak mówiłam, medycynę zachodnią i medycynę orientalną oraz różne prześwietlenia, mają MRI, mają CT, także mają wszystkie możliwe badania, które można przeprowadzić. No i tutaj jest akupunkturę robią też, nastawianie różne, tutaj leczenie impulsami elektrycznymi, także to wszystko jakby jest w tym szpitalu. Można też oczywiście iść do szpitala normalnie na kilka dni, ale no my jeździmy sobie po prostu, żeby zobaczyć, czy nic się nie dzieje co jakiś czas. To jest w ogóle moja pierwsza przygoda z orientalną medycyną, więc zobaczymy, jak to będzie. Tylko że to jest tak, że tak jak mówiłam, fusion. W tym szpitalu nam też oczywiście zrobili prześwietlenia, żeby zobaczyć, czy wszystkie kości są całe. W razie czego też mogą zrobić inne badania, także zobaczymy, czy coś nam jeszcze każą zrobić, czy już będzie ok. Idziemy na leczenie. To jest szpital. Jeżeli zastanawiacie się, co to jest pas i normalnie w aptekach to można dostać. To jest jak was na przykład boli ramię albo boli was szyja czy coś i czujecie taką właśnie, że sztywne coś jest, to można sobie to przykleić. Są pasy gorące albo zimne i wtedy po prostu czujecie, że albo wam chłodzi to, albo tak się rozgrzewa. I ja tutaj mówię o zachodniej medycynie, a to jest medycyna orientalna, więc to też jest pas, który się też przykleja w takie miejsca bolesne. Ale z medycyny orientalnej. Trzeba to nam dane siła temy. Siło na temy. Czuła temy. Jak już widzicie, jesteśmy po. Tydzień jest bardzo zadowolony. Moje włosy są w mega nieładzie, bo oni to tak. Widzicie, trzeba się kłaść, przekładać z pleców na brzuch w ogóle. I po akupunkturze, którą widzieliście chwilę, nie mogłam za bardzo się ruszać, więc nie miałam jak nagrywać, ale miałam potem, to się nazywa czuna i to jest chiropraktor, nie wiem, czy to się nazywa tak po polsku, chiropraktor, to się tak nazywa, chiropraktyka, więc takie nastawianie troszeczkę i mega mnie wymasował ten lekarz, więc się czuję taka cała tutaj wymasowana. No zobaczymy, na razie jest ok, cały czas lekarz każe obserwować, przez minimum tydzień jeszcze. Muszę wam coś pokazać a propos Korei, bo to mnie rozwala. Przyszłam jeszcze do laryngologa, bo cieknie mi z nosa. TMI, wiem, ale muszę wam coś pokazać. Tu jest przychodnia laryngologiczna na trzecim piętrze, razem z apteką. Na drugim piętrze jest Beer King, jest pub.
I tutaj widzę, że jest fryzjer. A w piwnicy jest noreban, czyli karaoke. Wszystko za jednym razem możemy zrobić. Trzecie piętro, laryngolog. Pierwsze piętro, a właściwie parter polski. Fotostudio, gdzie można sobie robić takie urocze zdjęcia ze znajomymi. Pełno się tych budek porobiło ostatnio. Można sobie kupić bukiet kwiatków. A dlaczego? Dlaczego tutaj jest automat z bukietami kwiatów? Ponieważ tutaj są takie uliczki, gdzie najczęściej się przychodzi pić alkohol, na randki, więc jeżeli chłopak zapomniał kupić kwiatów w kwiaciarni, to może kupić sobie właśnie w takim automacie. Pani od jogurtów porzuciła swoje stanowisko. Myślicie, że mogę przejąć po niej fuchę? A tam druga pani od jogurtów. Ale ona już w pracy. Ale pomyślałam sobie, że pewnie chcecie wiedzieć więcej o wypadkach samochodowych w Korei. To jest coś, co przydarzyło mi się po raz pierwszy. Wcześniej mieliśmy tylko takie stuczki małe, właściwie nie stuczki, tyle co zarysowania, więc to się też zupełnie inaczej rozgrywało. Bo to wygląda tak, że jak są jakieś małe zarysowania, że ktoś nam na przykład wjechał w zderzak. Mieliśmy taką sytuację, że pan nam w zderzak wjechał, a że to był nowy samochód, no to już było takie ale praktycznie nie było widać tego zarysowania, była lekka ryska, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy ubezpieczalni tutaj angażować i pan się zgodził nam wysłać tam jakąś tam sumę pieniędzy. I na tym to polega w Korei, takie negocjacje przy takich mniejszych kwotach. Do 500 tysięcy won zwykle kierowcy się dogadują. No ale w momencie, kiedy jest już taki poważniejszy wypadek, teraz wam pokażę parę zdjęć z tego wypadku, które my mieliśmy, gdzie nam ciężarówka wjechała tak i popchnęła nas na drugi samochód, no to już jest poważniejsze i oni sobie odjechali i ta ciężarówka i ten samochód przed nami sobie odjechali, a my niestety mieliśmy na tyle poważną tą stłuczkę, że musiał być nasz samochód odholowany. Wygląda to tak, że dzwoni się od razu do ubezpieczalni i dzwoni się po policję, bo byliśmy na dużym skrzyżowaniu, no to trzeba zawołać policję. Więc policja przyjechała najpierw, policja była jako pierwsza, a potem przyjechali trzej panowie z ubezpieczalni, bo każdy samochód był ubezpieczony gdzie indziej. W każdym razie jak przyjechała policja, to pierwsze co nas pytali, czy wszyscy są ok, czy wzywać karetkę. Każdego z osobna zapytali, czy potrzebujemy karetki. My stwierdziliśmy, że no karetkę to może niekoniecznie, no ale do szpitala będziemy musieli pojechać. Więc zapytali nas panowie policjanci, czy wszystkie zdjęcia jako dowody są zrobione, że czy są zdjęcia po prostu tych wszystkich samochodów porobione na miejscu zdarzenia. Powiedzieliśmy, że tak, że mamy kamerki, bo każdy samochód w Korei praktycznie ma te kamerki, rejestratory samochodowe, także z tym to też nie było problemu. I potem przyjechali panowie właśnie z ubezpieczalni. A, i jeszcze panowie policjanci oczywiście sprawdzili, czy któryś z kierowców ma alkohol we krwi, więc było dmuchanie. Oczywiście wszyscy byli trzeźwi i pojechali sobie. Powiedzieli tylko, że jeżeli był jakiś problem, że nie możemy się dogadać, jakby ubezpieczalnia miała jakiś problem, to wtedy się dopiero zgłasza na policję jako wypadek. Oni to tylko przyjechali tutaj na zdarzenie, ale nie rejestrowali tego jakby, że nie będą tutaj robić żadnego śledztwa. Pan z naszej ubezpieczalni powiedział, że to nie jest nasza wina, bo sprawdził też na kamerce, mieliśmy filmik z tyłu, z przodu, że to nie będzie raczej nasza wina. Potem jeszcze do nas dzwonił właśnie, że uznano 100% winy pana z tyłu, z ciężarówki. I w związku z tym ubezpieczalnia pana z tyłu, pana od ciężarówki pokrywała wszystkie koszty. Czyli koszty taksówki, bo musieliśmy wziąć taksówkę do domu, koszt auta zastępczego, w ogóle mieliśmy mieć SUV-a, bo zwykle to jest tak, że dostaje się samochód tej samej klasy, który jest co nasz, no ale nie mieli SUV-a, więc mamy K5, czyli Optimę bodajże. No i oczywiście trzeba jechać do szpitala i tak jak mówiłam, w Korei są specjalne szpitale, które łączą medycynę zachodnią z medycyną orientalną i one się specjalizują w wypadkach samochodowych, więc tam się teraz leczymy. Naprawa samochodu oczywiście też zostanie pokryta przez ubezpieczalnię tej ciężarówki. No smutno jest nam trochę, bo to jest nowy samochód, był bezwypadkowy, 3 lata dopiero ma. W każdym razie z serwisu Renault do nas dzwonili, że naprawa będzie prawdopodobnie kosztowała około 6,5 miliona wonów. Czyli całkiem sporo, no i do przyszłego tygodnia minimum będzie ta naprawa trwała, więc musimy trochę poczekać. No ale najważniejsze, że nic nam się jakoś specjalnie nie stało. Tedzi miał trochę gorzej, bo miał silniejsze bóle głowy, ja miałam nawet do wczoraj jeszcze dosyć silne. No bo to wszystko jakby, jak się uderzy szyją, no to wiadomo, że to potem po prostu człowieka boli, nie? Przede wszystkim zszokowani trochę, nie? Największy to był szok.
że coś takiego się stało. Jechaliśmy sobie spokojnie, a tu taka przygoda, nie? No zobaczymy, jak to pójdzie. Najważniejsze jest zdrowie, więc trzymajcie kciuki, żeby całe leczenie przeszło gładko i jak najszybciej się skończyło. A jeszcze nie wspomniałam o jednej rzeczy, o odszkodowaniu. Bo odszkodowanie prawdopodobnie też będzie, ale to już dopiero po tym, jak będziemy po leczeniu całym. Więc na razie nie mam za wiele do przekazania, powiem wam więcej, jak będę wiedzieć coś więcej, bo mówię, na razie musimy po prostu skupić się na leczeniu, a odszkodowanie później. Słychać ten wiatr? Znowu się tajfun zbliża do Korei, więc w przyszłym tygodniu może być ciekawie. Miejmy nadzieję, że do nas tutaj nie dotrze. Na południu ma być, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. W ogóle jakby was to ciekawiło, to tak wyglądają leki. Leki z medycyny orientalnej, po koreańsku, hanban, a leki nazywają się haniak. I tak to przyszło, widzicie, tak się nazywa ten szpital, Korean Medicine. Przyszły takie tubki, 20 sztuk, rano i wieczorem się to pije, nawet są ponumerowane, czekajcie, jak widzicie, są ponumerowane. To jest akurat tydzina bodajże, żeby tutaj nie pomylić. Czekajcie, pokażę wam, jak to wygląda. Więc opisany jest nazwą szpitala, jest nazwa pacjenta, żeby się nie pomyliło. Kolor no nie jest zachęcający, to są wszystko jakieś takie naturalne składniki. Tu jest napisane jak, w jaki sposób to pić. Tutaj, że można zadzwonić 24 godziny na dobę do szpitala, żeby się umówić na wizytę. Jest strona internetowa tego szpitala. I właściwie nie ma napisane na przykład, co tam jest w tym, więc to jest jedna rzecz, do której mam uwagę, że w sumie to nie jest napisane, co to jest. Moje wyglądają tak samo, tylko mam napisane moje imię gdzieś tutaj. No proszę.한약은 먹을 때 코로 숨 쉬면 안 돼. 아. 숨 안 쉬고 쭉 먹는 거야. 우, 다 마셨네. 어우. 한약 맛. 써. Chciałam zaadresować jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się, że pojawi się w komentarzach od niektórych z was jako problem. Mianowicie, że chiropraktyka, o której wspominałam, to pseudonauka, a medycyna orientalna to nie jest prawdziwa medycyna. No i teraz tak, podchodziłabym do tego tematu w Korei ostrożnie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tak jak mówiłam wam wcześniej, w Korei jest taka jakby fuzja, taka mieszanka medycyny zachodniej, medycyny współczesnej z medycyną orientalną koreańską hanban. Czyli z jednej strony mamy akupunkturę, mamy bańki stawiane na plecach, mamy te różne wywary z ziół i korzeni, a z drugiej mamy rezonans magnetyczny, mamy zdjęcia rentgenowskie i konsultacje z lekarzem medycyny zachodniej. Po drugie, koreańska medycyna orientalna, czyli hanban, funkcjonuje na równi z tą medycyną, którą my znamy, no powiedzmy medycyną zachodnią. Co to oznacza? To oznacza, że jest refundowana tak samo jak pójście do normalnego szpitala medycyny zachodniej przez NHI, czyli takie koreańskie NFZ. Koreańscy lekarze medycyny orientalnej, tak samo jak koreańscy lekarze medycyny zachodniej, kończą studia. Hanihakwa, czyli kierunek medycyny orientalnej, jest kierunkiem na wielu koreańskich uczelniach, w tym na uczelni, na której ja się uczyłam, czyli na Kyonghee Daehakkyo. Do tego Koreańczycy chętnie i często chodzą do Haniwon, czyli do takich lokalnych przychodni z medycyną orientalną, gdzie mają akupunkturę, gdzie mają i tą chiropraktykę, czy mają tam inne badania, czy inne metody leczenia, na których ja się totalnie nie znam. I często też korzystają z haniak, czyli leków medycyny orientalnej. Tutaj myślę, że w jednym z vlogów, albo przynajmniej na stories na Instagramie, pokazywałam wam, jak wygląda taki konganon, czyli taka, my byśmy to powiedzieli, że to jest zielarnia w Polsce. Zresztą takie funkcjonują sklepy zielarskie przecież w Polsce, gdzie się kupuje różne nalewki i soki, prawda? No to w Korei jest to samo. Tam świeżo wyciskane są, ważone te wywary z ziół czy korzeni. I powiem wam, że tak jak to pachnie, jak się przychodzi koło tego,
tak to smakuje. Najczęściej są bardzo gorzkie te leki medycyny naturalnej, orientalnej. Ja powiem tylko tyle, że przez 9 lat pobytu w Korei nie miałam styczności z taką medycyną. Jest to moje pierwsze doświadczenie i chcę do niego podejść z otwartym umysłem, zobaczyć co i jak to wygląda, jak to przebiega, a jednocześnie pozostawać też pod opieką oczywiście lekarzy medycyny współczesnej. Tak jak mówiłam, mieliśmy zrobione wszystkie badania, więc myślę, że jesteśmy w dobrych rękach. Ortodontka mi powiedziała wczoraj, że właściwie już na wiosnę prawdopodobnie będę miała ściągnięty aparat, bo ząbki się bardzo ładnie naprawiły. Jestem również bardzo zadowolona, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądałam na początku. Może wstawię szybko zdjęcie teraz, jak wyglądały moje zęby pół roku temu, trochę więcej niż pół roku temu. Hej wszystkim, tu Pyra w Korei. Mam na imię Agnieszka i w dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie dokładnie o tym, czyli o imionach. Spora różnica, co? To właściwie tyle na dzisiaj. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć głównie o tym naszym wypadku. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś jest niejasne, coś nie wyjaśniłam do końca, to dajcie znać oczywiście w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, jak to wygląda w Korei, czy jest podobnie jak w Polsce. Wydaje mi się, że jest dosyć podobnie. W Korei podoba mi się to, że to wszystko idzie bardzo, bardzo sprawnie. Nie podoba mi się to, jak koreańscy kierowcy jeżdżą, no ale to niestety na to nic chyba nie poradzimy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się robi w Korei prawo jazdy, no to możecie sobie sprawdzić do góry tutaj teraz filmik, który Wam się wyświetla. Robiłam na ten temat już jakiś czas temu, jak ja robiłam prawo jazdy. I to wiele wyjaśnia, naprawdę to wiele wyjaśnia. Zanim skończę tego vloga, chciałam Wam tylko powiedzieć, że dużo osób pyta o powrót ciemnej strony Korei. No miałam taki czas, że po prostu nie miałam głowy do tego, żeby się zająć, wiecie, kryminalnymi sprawami, taką ciemną stroną Korei, bo to dosyć negatywna rzecz jest i myślę, że we wrześniu będzie nowy odcinek. Jeżeli czekacie, to się doczekacie, bo będzie odcinek. Jest na co czekać. Jeżeli macie jakieś pomysły co do tematu, jeżeli są jakieś tematy ciemnej strony Korei, które chcielibyście, żebym poruszyła, to oczywiście dajcie znać. Ja oczywiście mam swoją listę, ale jeżeli jest coś, co Was bardzo nurtuje i co byście chcieli, żebym omówiła w serii Ciemna strona Korei, to dajcie znać w komentarzach. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. No dobra, to widzimy się w następnym vlogu, w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i pa pa! Miłego!